Kai to postać, która w Powstaniu Smoków jest naprawdę bardzo dobrze rozwijana i dostaje bardzo dużo czasu na ekranie. Jak się okazuje, coś takiego będzie kontynuowane również w przyszłości, a Kai będzie jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym ninja. Niedawno odbył się San Diego Comic Con, gdzie nie tylko pokazany został ekskluzywny klip z drugiej części sezonu, ale także ludzie zadawali swoje własne pytania, a twórcy podawali ciekawe smaczki i informacje. Jednym z pytań padło o to, czy Kai dostanie w przyszłości własny sezon. Twórcy odpowiedzieli, że nie robią już sezonów, które skupiałyby się na jednym konkretnym ninja, ale Kai dostanie w przyszłości całą masę historii, a my na pewno nie będziemy zawiedzeni. A więc dlaczego mówię, że Kai będzie najważniejszą postacią, skoro nie ma już sezonów skupiającym się na tylko i wyłącznie jednym ninja? Prostego powodu. I zacznijmy może od sezonu, który mamy obecnie, czyli drugiego sezonu Powstania Smoków. Jest to ewidentnie najlepszy sezon Kaja w całej historii Ninjago. Kai nigdy nie był lepszą postacią, nigdy nie był lepiej rozwiniętą postacią, nigdy nie robił bardziej zwariowanych rzeczy co teraz. I mówię to dosłownie. W pierwszej części myślę, że każdy oglądał to już wiadomo, a w drugiej, no tutaj nie powiem wam co robił, bo nie każdy ją jeszcze obejrzał, ale zdecydowanie to jest najlepsza wersja Kaja, jaką kiedykolwiek mieliśmy. I wierzcie mi, jak obejrzycie ten sezon w całości, to się ze mną zgodzicie. Mimo że Kai w teorii jest poboczną postacią w Powstaniu Smoków, to i tak robi te najważniejsze rzeczy, a przynajmniej w ostatnim sezonie. To jest coś naprawdę niesamowitego i jeśli twórcy w ten sposób chcą kontynuować jego historię, w ten sposób chcą rozwijać jego postać, a z tego co powiedzieli właśnie tak może wynikać, no to moi drodzy, Kai bez wątpienia będzie jedną z najważniejszych postaci w całym Ninjago i to jeszcze przez następne sezony. Ten zespół miał się zmieniać, ale wszystko wskazuje na to, że Kai się z niego nigdzie nie wybiera. On tam dalej będzie, on dalej będzie miał całą masę czasu na ekranie i mi się to podoba. Powierzcie mi lub nie, ale Kai w Powstaniu Smoków to jedna z najlepszych postaci w całym Ninjago tak kiedykolwiek i mówię to z naprawdę czystym sumieniem i ręką na sercu. Moim zdaniem nasz Mistrz Ognia zasłużył na to jak nikt inny i cieszę się, że właśnie w ten sposób jego historia się toczy, że będzie go dużo, jest go dużo, a będzie go jeszcze więcej. Także fani Kaja, macie się z czego cieszyć, bo w końcu wasz ulubieniec dostaje zasłużoną i należytą mu uwagę.